Pozycja 868. Medal autorstwa Jana Hyna starszego. Wybity około roku 1642. Jest to emisja bez daty. Dla upamiętnienia rozejmów sztumskiej wsi 1635 roku. Ładnie zachowany egzemplarz, szczególnie jak na tą odmianę, gdyż ten typ medalu ma dwa autorstwa. Może to być sam Hyn tutaj i H, a może być wspólnie z Dadlerem. Wtedy mamy jeszcze literki SD. Wersja dadlerowska jest inna kompozycyjnie w szczegółach. Jest rzadziej spotykana, ale z kolei piękniej zachowana z jakichś przyczyn. Natomiast hynowskie, samego Hyna, bardzo trudno ładne egzemplarze, także ten cieszy oko. Stan według naszej oceny jest 2-. Medal z zachowanym jeszcze połyskiem w dużej mierze. Tutaj uderzenie na obrzeżu. Relief dobry, bez jakichś uszkodzeń mocnych w polu. Jedynie drobne, niewielkie skaleczenia, drobne, jak widać na powierzchni, ale niemocne. Patyna piękna, starego zbioru. I medal bardzo ładny kompozycyjnie. Zdecydowanie polecamy. Na obecnej aukcji mamy dwie sztuki w tym typie. Ten jest właśnie tym ładniejszym.